święta Bożego Narodzenia można mówić i o uśmiechu, i o łzach. Uśmiechamy się do świętego Mikołaja, którego chciano zastąpić Dziadkiem Mrozem, ale się nie udało. Uśmiechamy się do pierwszej gwiazdy na niebie, chociaż tyle gwiazd i można się pomylić, która pierwsza, która ostatnia. Uśmiechamy się do choinki, nie tylko tej wysokiej do sufitu, ale i tej malutkiej. Uśmiechamy się do trzech mędrców po kolei, do każdego trochę inaczej. Do tego, który przyniósł złoto, najczulej. Do tego, który przyniósł kadzidło, średnio na jeża. A do tego, który przyniósł mirrę, półgębkiem, bo mirra przypomina gorzkie lekarstwo. Uśmiechamy się do Pana Jezusa, który nie miał nawet M1 i był bezdatny nad głową. Ciekawe, że wszyscy wstający betlejemskiej są bez centralnego ogrzewania, firanek w oknie, a są pogodni. Jakie to wzruszające, że święta Bożego Narodzenia, nawet w najgorszych czasach wojennych i okupacyjnych, wnosiły zawsze spokój i radość. Budziły nadzieję. Są łaską Bożą dla ludzi wierzących i niewierzących. Są także świąteczne łzy. Zacznijmy od tych najmniejszych. Barszcz czerwony wykipiał i zalał kuchenkę. Ciasto drożdżowe nie wyrosło, uszka się polepiły. Są i większe łzy. Niech się przypomną łzy przy opłatku. Nawet przy tym, który przyniósł listonosz ze zmarzniętej skrzynki pocztowej. Ile jest łez przy dzieleniu się opłatkiem? Płacze mąż i przeprasza żonę, bo nie zawsze był na medal. Płacze ciotka ze wzruszenia, bo ją zaproszono pomimo wszystko. Są łzy przy kolędach, starych i nigdy nie starzejących się, które przypominają dom rodzinny sprzed wojny. Uśmiechnięte i zapłakane mogą być życzenia. Uśmiechnięte, bo cioci, która jęczy na staw biodrowy, życzą 100 lat zdrowia. Wujkowi, od którego żona uciekła, życzą wszystkiego najlepszego. Czy są życzenia zapłakane? Są. Te, które wzruszają do łez. Życzenia, które przysięgają miłość dłużej niż na zawsze. Sami sobie mamy życzyć, abyśmy świąt nie przeżuwali, ale przeżywali. A teraz czas na występy naszych licealistów. Rozpoczniemy je od jednej z tych starych, lecz nigdy nie starzejących się kolęd. Thank you.
blasku ogrzać się. Na kolana padł, na niego wszystko dziś się zmienia.
Zanim wybrzmi ostatni przygotowany na dzisiaj utwór, chcielibyśmy podziękować za Państwa obecność, za ten wspólnie przeżyty wieczór. Życzymy i Państwu, i sobie spotykania aniołów na drogach swojego życia i abyśmy się każdego dnia stawali po prostu coraz lepsi. Ale
chciałem serdecznie podziękować Państwu, szczególnie dyrekcji, pracownikom turystycznego miejsca pięknego i też szczególnie panom akustykom, bo taka dyrekcja, proszę usiąść, tylko powiem parę słów. Taka mała dyrekcja, taki mały motyw z przeszłości. Pierwszy nasz występ był kilkanaście lat temu, nie wiem, może 15. Ja tam stałem na balkonie, puszczałem muzykę z wieży. To było trochę inaczej dzisiaj. Jest piękna sala i piękna akustyka, lepsza jak kiedyś. Dziękuję wszystkim za przybycie, za liczne przybycie i za oglądanie waszych pociech, bo jest dużo dzieci dzisiaj. Ja potem nie było nigdy jeszcze, że jest cztery szkoły. Wam dziękuję, moi drodzy, za to, że ze mną wytrzymaliście parę tygodni. Wam nie było chyba lekko. Ale myślę, że opłaciło się, bo inspiracją do tej pracy to właśnie jest wasz zapał. Wasz zapał i wasze chęci, chociaż wiem, że były takie momenty, że mieliśmy z tego rezygnować, że jednak nie damy rady, bo to jest jednak troszeczkę więcej pracy, ale powiem szczerze, że starsi uczniowie, licealiści jakoś tak byli zaskoczeni, że nie, więc jest tak. W tym roku pomagała nam pani Marysia Kowal, tam z tyłu siedzi, pani Brodynka. Dziękuję za słowo, za tekst. Dziękuję również mojej szwagierce Ani, która pomagała nam wraz z moją żoną przy dekoracji. Ale wszystkie występy, których było około 10, myślę, bo i Dzień Kobiet, i Dzień Matki, i wiele na święto Bożego Narodzenia. Wszystkie by się nie odbyły, gdyby nie moja żona. Także dziękuję bardzo za inspirację. Proszę Państwa, zrobić to jedno, a pomyśleć to jest najważniejsze. Pomysł i szukanie piosenek i to, żeby wyszło, to jest najpierw inspiracja i długie myślenie, które później jest wykonane. Dziękuję bardzo. Ja tylko może dwa słowa. Przede wszystkim dziękuję za to, że Państwo tutaj u nas właśnie występujecie i pokazujecie swoje talenty. Gratuluję tak wspaniałej młodzieży, tak wspaniałych dzieci, które tak pięknie tutaj dzisiaj nam umiliły ten wieczór. Gratuluję Panie Tomaszu za tą wytrwałość i za to szkolenie, że tak powiem, ale proszę nie rezygnować, bo naprawdę będzie szkoda, będzie nam tego brakowało wszystkim, prawda? Także proszę Państwa, tych koncertów, abyśmy z rok na rok mieli coraz więcej. Taki może drobny upominek tutaj dla dzieciaków i dla pana bukiet kwiatów, ale tutaj wspólny kosz. Proszę sekundkę, jeszcze takie wspólne zdjęcie, co chcieliśmy zrobić. Zapraszam panią Marię, zapraszam żonę, szwagierkę, kto tylko ma ochotę do wspólnego zdjęcia tutaj na tym przejściu.